Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodni i drodzy bracia kapłani, wszyscy tutaj obecni, bracia i siostry, których Pan miłuje. Bardzo mi się podoba takie pozdrowienie świętego Pawła, który mówi, że jesteśmy umiłowani przez Pana. I jeśli ja to odkryję, że Bóg mnie miłuje, kocha, to będzie mi łatwiej później też odpowiedzieć na zadania, które On mi wyznacza. I będę mógł też pomnażać te talenty, które otrzymałem od Niego, mając świadomość, że Pan w swojej miłości udziela mi tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby te talenty się mnożyły. Ciekawe jest to, że czasami mamy żal do Pana Boga, że ktoś więcej otrzymał talentów. 5, a ja na przykład tylko 2 albo 1. Ale Ewangelia mówi, że każdy otrzymał według jego zdolności, czyli otrzymał tyle, ile może zagospodarować, wypełnić, pomnożyć. Więc powinniśmy też o tym pamiętać, że dostałem tyle talentów, ile właśnie jestem w stanie zagospodarować i potem oddać Panu, pomnażając je. I takim pięknym przykładem jest ta kobieta, dzielna niewiasta z pierwszego czytania, z Księgi Przysłów, która potrafiła odpowiedzieć na Boże zamiary wobec siebie, pomnażając też przez swoją pracę, zaangażowanie to dobro, które od Boga otrzymała. I Pan Bóg chce, żebyśmy właśnie też, kierując się bojaźnią Bożą, dobrze rozumianą, bo jest powiedziane o niej, że chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Ona się bała Pana, dlatego swoją pracą pokazała, że można pięknie wykorzystać to, co Bóg wlewa w nasze serce. A bać się Pana to nie na tym polega, że będę żył w strachu nieustannym, ale bać się Pana to oznacza tak postępować, żeby nie zasmucić w niczym dobrego Boga. Jeśli On mnie tak obdarował, tyle mi dał, to nie chcę sprawić Mu smutku przez to, że nie podejmuję moich zajęć, obowiązków, które Bóg mi zleca. I gdy będę odpowiadał na te Boże zamysły, kiedy będę je realizował, to będę nazwany dzieckiem światłości, dzieckiem dnia, jak mówi święty Paweł. Tak ważne, żebyśmy chodzili w świetle. Tak te reflektory oświetlają. Jak szedłem tu przedtem, to było troszkę ciemniej. Ale tak samo jest i w życiu duchowym. Im bardziej będę otwarty na to, co Pan do mnie mówi, tym bardziej będzie oświetlona moja dusza, bo Bóg zsyła swoje światło i później my także jawimy się wtedy jako źródła światła w świecie. A święty Paweł do Filipian mówi, że takimi mamy być. Jak stąd wyjdziemy, to żeby mogli powiedzieć, że ta niewiasta dzielna to niesie w sobie Chrystusa, czy ten mąż Boży promieniuje obecnością Pana. Mamy to światło zanieść tam wszędzie, gdzie Pan nas posyła. Parę lat temu takie piękne świadectwo usłyszałem o jednej kobiecie, która zapraszała na rekolekcje ewangelizacyjne. I wtedy taka młoda mężatka, której błogosławiłem, to małżeństwo, mówi, że jak przyszła do niej, to mówi, od razu zobaczyłam, że jest to niewiasta, kobieta niosąca pokój, tak ją nazwała. Jak się pokój niesie, to niesie się też światło. Ale do tej pory ta kobieta bardzo mocno się angażuje w życie wspólnoty, w której jest zaangażowana i pokazuje też innym, że to przynosi rzeczywiście błogosławione owoce, ale nie po to, żeby się chwalić tym, co otrzymuje od Boga, ale żeby posługując świadczyć
jak wielkie rzeczy Pan Bóg potrafi dokonywać w naszym życiu. I stąd to pragnienie powinno się rodzić w każdym z nas, żebyśmy właśnie napełniali się tym Bożym światłem. Co chcesz, Panie, co chcesz, żebym Ci uczynił? To hasło tego forum obecnego roku też powinno właśnie jakoś nam towarzyszyć. Jezus się pyta, co chcesz, żebym Ci uczynił? Może trzeba prosić o to, żeby Pan napełnił mnie swoim światłem, które mocno będzie potem rozbłyskać w moim sercu. I kiedy my prosimy o takie rzeczy materialne, dobra, które też chcemy posiadać, ale najważniejsze to jest to, żeby właśnie powiedzieć, że pragnę dobra duchowego, żebyś mnie, Panie, tym dobrem napełnił, abym mógł pójść za Tobą. Też ta Ewangelia, kiedy czytamy o tym uzdrowionym Bartymeuszu, mówi potem, że kiedy został uzdrowiony, szedł za Jezusem, poszedł za Nim. I dzisiaj w świecie, w którym żyjemy, jest bardzo wiele zagrożeń, bo świat mówi, żebyśmy szli za tym, co głosi świat, co głoszą ludzie tego świata. Tak się kiedyś modliłem, Panie, daj słowo na ten dzisiejszy czas, co mamy robić. I tak z listu do Galatów mnie uderzyło, kiedy Bóg mówi, że właśnie choćby ktoś wam głosił Ewangelię różną od tej, którą myśmy głosili, niech będzie przeklęty. Czyli mamy iść za Ewangelią. Bóg mówi wyraźnie, idź za Ewangelią, którą właśnie ja ci przekazałem, do której, która będzie dla ciebie światłem, która ci pokaże, jak zwyciężyć ciemności, które w tym świecie panują, żeby się nie pogubić w naszym życiu, ale żeby znaleźć drogę, która prowadzi do Pana. I stąd trzymamy się mocno tego słowa życia, słowa, które Bóg do nas wypowiada. I jeśli będę się trzymał tego słowa, to później nie ulegnę ideologiom, temu wszystkiemu, co ten świat proponuje. Ale trzymać się mocno, uchwycić się, żeby te nawałnice, które są wokół nas, żeby nas nie przewróciły na ziemię albo nie wchłonęły w wir tego świata. Trzymać się mocno słowa życia, to trzymać się Jezusa. Pozwolić, żeby On mnie ciągnął, prowadził mnie za rękę i żeby wskazywał tę ścieżkę, która prowadzi do zbawienia. A więc chwycimy się Pana, to jest związane z nadzieją. Tak autor listu do Hebrajczyków mówi, że trzymajcie się mocno nadziei, która jest jak kotwica. Jeśli ona będzie mnie podtrzymywać, mimo że fale będą uderzać, ale jak będę się trzymał tej kotwicy, to nie porwie mnie nurt tego świata, ani zło, które wokół mnie się pojawia. I Pan chce, żeby to słowo ciągle opromieniało nasze życie. Pójdziemy za Panem wtedy, kiedy będziemy jak najlepiej wypełniać nasze życiowe powołanie. I trzeba też je rozpoznawać na modlitwie, pytać się tak już odwrotnie, co chcesz, Panie, żebym czynił? Czyli nie bać się zadawać tego pytania Jezusowi, ale tak najogólniej to jest to, że ja w moim powołaniu mam realizować to, do czego mnie Bóg wezwał. Jak jesteśmy w rodzinie, to znaczy, że tu jest moje miejsce i tu mam pójść za Jezusem. Idę mocno i staram się, żeby też inni poszli tą drogą, na którą mnie pociągnął Chrystus Pan. Niekiedy trzeba dużo cierpliwości, bo ktoś jest niewierzący, ktoś właśnie odwraca się od Pana Boga, ale jeśli będę wierny tej drodze, na tej drodze życia rodzinnego Jezusowi, to później
ja w to mocno wierzę, że pociągniemy tych, którzy się oddalili. Często rodzice skarżą się, że ich dziecko odeszło od wiary. Co trzeba zrobić? Wtedy modlić się za dzieci, towarzyszyć im modlitwą, bo niewiele możemy zrobić, nie możemy nakazać, że masz iść do kościoła, masz się modlić, tylko towarzyszyć duchowo. Pan Bóg z tego chce, żebyśmy właśnie tym pogubionym osobom towarzyszyli przez naszą modlitwę, żeby mogli powrócić do Jezusa, a sami staramy się właśnie jak najlepiej wykonywać, spełniać nasze powołanie życiowe. I też pójdziemy za Panem, kiedy będziemy porządkować ten nasz świat, w którym żyjemy, mały świat. Najpierw świat mojej duszy, żeby tutaj panował w niej ład, żeby mógł przechadzać się Chrystus. Akurat będziemy teraz już niedługo, w środę chyba jest takie czytanie świętego Makarego w Brewiarzu Kapłańskim, gdzie on mówi, że nasze serce powinno być jak ogród, w którym właśnie jeśli jest ogrodnik, to on jest uporządkowany. Jeśli zabraknie ogrodnika, to zarasta chwastami i pojawia się dziki zwierz. I stąd tym ogrodnikiem odkrywamy, że jest Chrystus Pan, którego zapraszamy, a on zaprowadza porządek. I tutaj też taki właściwy porządek, czyli dystans do rzeczy tego świata, po to, żeby później dzięki Bożej pomocy zaprowadzić też porządek w moim sercu i w otoczeniu. To jest takie ważne, bo kiedy zabraknie tego porządku, będziemy rozbici wewnętrznie i nie zawsze będziemy realizować to, co Jezus chce, kiedy za Nim idziemy. A idąc też za Nim, to żebyśmy potrafili dźwigać nasze krzyże codzienne. Jeśli ktoś chce pójść za mną, to niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Te krzyże są różne, ale Bóg będzie nas wspierał też i da swoją łaskę, ześle swoje błogosławieństwo, żebyśmy mogli podejmować ten krzyż i naśladować Pana. Najtrudniej jest zaprzeć się samego siebie, bo to znaczy oznacza zrezygnować z mojego sposobu myślenia, żeby wszystko właśnie poddać pod zamysł Boży. I dzięki modlitwie, pracy nad sobą, wysiłkowi, my możemy ten porządek rzeczywiście mieć taki dobrze zaprowadzony, ale to sami wiemy, że wymaga najpierw naszego zaangażowania, walki z grzechem, ze słabościami, a potem Pan Bóg coraz bardziej wkracza ze swoją łaską, ze swoimi darami i ten porządek będzie nam o wiele łatwiej zaprowadzić. I to jest właśnie to pójście za Jezusem. Idziemy za Nim każdego dnia, staramy się do Niego upodabniać, bo On sam mówi, że właściwie święty Paweł, takie piękne zdanie mówi, żebyśmy byli obrazem Jezusa Chrystusa, ukształtowani na Jego obraz. Tak, dzieci są podobne do rodziców, tak samo właśnie my, jako chrześcijanie, mamy być podobni coraz bardziej do Chrystusa. I to rodzi rzeczywiście potem taki styl życia, który będzie często zadziwiał. Jest taka Majka, już teraz w 7 klasie jest, a jak była mała, to nauczycielka mówi w szkole do niej: Majka, twój brat jest grzeczniejszy od ciebie. A ona mówi: bo ją chrzcił biskup, a mnie tylko proboszcz. Czyli to jest pewne jakieś odniesienie, ale tak żartobliwie właśnie myślę, że to jest ważne, żebyśmy mieli świadomość, że tutaj Bóg nas wzywa do takiej postawy, która będzie potem rodziła też styl życia, którego Bóg pragnie ode mnie. I jeśli my
damy swoje serce naszemu Panu, to później On z nas uczyni kogoś nowego, pięknego, który właśnie pokonuje swoje słabości po to, żeby jeszcze bardziej do Jezusa się upodobnić, żeby odpowiedzieć też na to zaproszenie do pomnażania talentów. I myślę, że tak konkretnie na modlitwie, jak przychodzimy do Jezusa, kiedy On się pyta, co chcesz, żebym Ci uczynił, to starajmy się prosić o to, co jest najbardziej potrzebne, żebym chodził w światłości, abym się modlił w takiej Bożej światłości codziennie, żeby mi właśnie jej nie zabrakło, tego światła. Pan Bóg potem, kiedy to światło nam towarzyszy, to będzie nam zlecał, posyłał nas tam, gdzie ludzie na nas czekają. Ja tak żartobliwie mówię, że siostry zakonne się boją mnie zaprosić, bo jak się modliłem dwa razy, jak były siostry chore, od razu umarły. Ale dlatego, że to było dla nich wybawieniem, autentycznym wybawieniem. Już tak cierpiały te siostry, że właśnie poszedłem się pomodlić i Pan za pół godziny zabrał jedną, inną po kilku godzinach. Albo Pan nas posyła też, gdzie ludzie cierpią. Też takie przynaglenie kiedyś miałem odwieźć tego księdza, którego spotkałeś miesiąc wcześniej, bardzo już chorego. Nie bardzo mi się chciało, bo to w drugą stronę trzeba było pojechać. Ale też pojechałem przynaglony tam, pomodliliśmy się, za pół godziny dzwonią, że umarł. Ale Pan Bóg właśnie posyła nas do takich, czasami do, nam się wydaje, niezrozumiałych spraw. Ale chcę, żebyśmy też stali się Jego narzędziami w jakiś sposób, żeby tutaj szczególnie pomagać też innym przechodzić na drugą stronę. Bo wtedy, kiedy my im towarzyszymy w przechodzeniu do światła Bożego, do nieba, tutaj odkrywamy, jak bardzo jesteśmy potrzebni. I to też o tym pamiętajmy, żeby nie zostawiać tych, którzy odchodzą, umierają, bo nasza modlitwa jest tym wielkim skarbem, darem, który ofiarujemy tym, którzy żegnają się z tym światem, żeby przejść na drugą stronę. I pytać się tego światła, prosić o to światło, o moc, a później o to pewnie, żebym się nie oddalił właśnie od tej Ewangelii, którą otrzymałem od samego Chrystusa. Jezus zamieszkał w moim sercu, tę Ewangelię ciągle mi przypomina i żebym tutaj innej Ewangelii, tak mówi święty Paweł, żebym nigdy nie przyjmował, bo nie ma innej Ewangelii. Jest tylko ta, którą zostawił Chrystus Pan. Dobra nowina, którą poznaję, którą żyję na co dzień, staram się realizować. I właśnie, jeśli będę się trzymał tego słowa życia, to ono mnie doprowadzi do życia. Najpierw ono daje mi życie, rozpala to słowo we mnie, życie Boże, a potem prowadzi mnie przez wskazywanie drogi, będąc światłem. Tak psalmista mówi, że Twoje słowo jest światłem na mojej ścieżce i jeśli ja będę się trzymał tego światła, to na pewno się nie pogubię w tej wędrówce do Boga. I kiedy często doświadczamy mroków, które nas otaczają, to trzeba tego światła właśnie szukać u Jezusa. Też Go pytać, jakie On właśnie plany ma wobec nas i zgłębiać to Słowo po to, żeby później coraz bardziej się w Nim zanurzać i je wypełniać. A zbliżamy się do Pana. Nie bójmy się właśnie zbliżać się, wołać o Jego światło, albo też pozwolić się, tak w tej Ewangelii jest, że to inni usłyszeli i mówią, idź wołać się. Czyli ktoś z ludzi nam powie, idź, bo Pan chce, żebyś się z Nim spotkał. Też to nasze zadanie, żebyśmy podprowadzali innych do Chrystusa, a wtedy On będzie też otwierał oczy naszego serca. Jest taki piękny
zdanie świętego Pawła, kiedy się modli, że niech Pan da wam światłe oczy waszego serca, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym ogrom chwały, którą On dla nas przygotował. Modlić się, prosić o to światłe oczy serca, bo sercem się widzi dalej, głębiej. A najgłębiej widzimy, kiedy patrzymy oczami Jezusowymi, stąd z wysokości krzyża. Najwięcej zobaczymy, będziemy mogli przekazać później tym osobom, które Bóg stawia na naszej drodze. Duch Święty będzie podpowiadał też, jak to zrealizować, jak wypełnić i też swoimi darami będzie napełniał nasze serce, aby ta nasza misja też została jak najlepiej zrealizowana. Dziękuję Ojcu za prowadzenie tych rekolekcji, Ojcu Williamowi, który tutaj jest z nami. Grazie, Padre Carissimo, za to wszystko, co Ojciec uczynił tutaj, przez to głoszenie. I myślę, że właśnie potrzebujemy takich przewodników na naszej drodze, ale idźmy za takimi przewodnikami, którzy prowadzą do Boga. Nigdy nie idźmy, jeśli pokazują drogę, która właśnie nie prowadzi do Boga, czy nie prowadzi do Kościoła. Trzeba rozeznawać, a rozeznamy, kiedy będziemy właśnie kierować się tym Bożym światłem. I stąd, zadając sobie takie pytania, czy ta droga jest Boża, właściwa, potem będziemy na pewno mogli nią pójść. Niech Pan was też na tej drodze prowadzi, umacnia, niech wam błogosławi. Szczęść Boże.